Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski, ambasadorka Polski w Moskwie, a dzisiaj tworząca Instytut Strategię 2050. Dzień dobry, pani ambasador. Dzień dobry. Jak pani ocenia wczorajsze wystąpienie Andrzeja Dudy przed Radą Wierchowną? To było dobre wystąpienie i można powiedzieć, że moment jest historyczny. Cała ta wojna, oczywiście katastroficzna i fatalna, że się zdarzyło. Niemniej to, co się dzieje, jest przełomowe dla nas, dla Europy, dla Ukrainy, dla Rosji. A jeśli spojrzeć szerzej, w moim przekonaniu nawet globalnie. I to, że polski prezydent tak aktywnie uczestniczy w wspieraniu Ukrainy i jest obecny osobiście, bo pierwszy raz na dzień przed wojną, drugi raz w kwietniu, teraz trzeci raz jest obecny właśnie w Ukrainie, to ma znaczenie i w moim przekonaniu to jest dobrze. Natomiast trzeba rozumieć, że ogłaszanie, bo właściwie to też wczoraj padło, takiego woli budowania czegoś więcej niż dzisiaj bieżące dobre relacje wspierające w czasie wojny, tylko czegoś na kształt trwałego sojuszu. Nie mówię oczywiście o sojuszu militarnym, takim zinstytucjonalizowanym, no niemniej sojuszu politycznego. Budowanie czegoś takiego wymaga od strony polskiej bardzo mocnego osadzenia w strukturach transatlantyckich i europejskich, bo my będziemy, gdyby coś takiego powstawało, to bylibyśmy tą kotwicą europejską takiej bliskiej współpracy z Ukrainą i tu jest duża przestrzeń do poprawy i do popracowania także przez pana prezydenta. Wczoraj Petro Poroszenko mówił w TVN24, że to był polski dzień w Ukrainie, czy to, co powiedział Andrzej Duda przed ukraińskim parlamentem, było znakiem godności dla Ukraińców. Ja dzisiaj czytam komentarz Jerzego Haszczyńskiego w Rzeczpospolitej, który mówi, że to był szczególny moment też i jest, to pani też podkreślała, ale on mówi, że to jest szczególny moment dla wojny, ponieważ na Zachodzie widać i czuć już zmęczenie wojną. Zmęczenie wojną tak naprawdę jest wszędzie. Nie można powiedzieć, że Ukraina nie jest zmęczona wojną. Ukraina straciła około połowy swojej gospodarki. Też nie należy rysować tego obrazu w sposób wyidealizowany, co też nie oznacza, że należy odstępować, mniej się w to angażować. Wręcz odwrotnie, stawka jest bardzo, bardzo wysoka. Ale my musimy rozumieć, co się dzieje na Zachodzie, po to, żeby odpowiednio wobec tego Zachodu działać. I otóż słowo Zachód w ogóle jest złym słowem, jako że Zachód dzisiaj to jest Unia Europejska, to jest NATO, to są Stany Zjednoczone, to jesteśmy my. I teraz w ramach tego Zachodu pogłębia się pewien podział na taką frakcję, którą Polska moim zdaniem jak najbardziej słusznie reprezentuje. I to jest frakcja wspierać, pomagać maksymalnie jak się da, angażować się w tę wojnę maksymalnie jak się da, po to, żeby Rosjanie byli wyparci z Ukrainy i żeby ten imperializm rosyjski no, maksymalnie powstrzymać, bo oczywiście nie ma mowy o wkroczeniu na terytorium rosyjskie, ale walczymy, żeby powstrzymać, a gdzieś na końcu pokonać rosyjski imperializm. I to jest ta jedna frakcja. Druga frakcja mówi, ta wojna bardzo dużo kosztuje. Ona może wyeskalować na obszar NATO i spowodować ogromne, już nie tylko koszty ekonomiczne, ale ludzkie i w wymiarze bezpieczeństwa. I w związku z tym trzeba dążyć do jakiegoś kompromisu, który zatrzyma tę wojnę. Oczywiście nie podda Ukrainy, ale jednak Ukraina też musi być na jakiś kompromis gotowa. I te dwa sposoby patrzenia na to, jak ten konflikt rozwiązywać, one są różne. I teraz
rolą Polski jest rozumienie, że jednak Francuzi, Włosi, część Niemców patrzą na to w ten sposób, dlatego że są w innym miejscu geograficznym, w innym miejscu też mentalnym. Ich realne zagrożenie też jest dużo mniejsze niż nasze. To my jesteśmy wystawieni przede wszystkim na ewentualne, gdyby Rosja chciała eskalować poza granice Ukrainy, i musimy prowadzić bardzo mądrą, proaktywną dyplomację, żeby zapobiegać temu powstającemu podziałowi, żeby go minimalizować, w żadnym razie nie bazować na tym, że po prostu budujemy niechęć, budujemy wrogość wewnątrz Zachodu i pogłębiamy ten podział. To jest prosta emocja, która może się pojawić, ale ona dla nas jest zgubna, dlatego że polska siła wsparcia dla Ukrainy wynika z tego, że jesteśmy częścią NATO i częścią Unii Europejskiej. Sam na sam z Rosją, nawet z Ukrainą, no nie mielibyśmy takiej możliwości, jaką dzisiaj mamy. A czy ta jedność, pani zdaniem, jest do utrzymania? Bo mam wrażenie, że w przemówieniu Andrzeja Dudy też było takie patrzenie perspektywiczne. On mówił o tym, co będzie chyba też po wojnie. Mówił, że nie ma powrotu do business as usual, że jeśli my, tak, Zachód się, nie wiem, no, nie wyłamie z tego, to sytuacja, nie wiem, się nie zmieni, tak? To ile pani zdaniem ta izolacja w takim naszej solidarności, izolacja Rosji będzie trwać? Będzie trwać, póki Putin będzie trwał? Dzisiaj naprawdę decyzje, które zostały podjęte w krajach europejskich, są bardzo daleko idące. I na przykład Niemcy, które były w ostatnich miesiącach mocno krytykowane, w wielu punktach bardzo słusznie, podjęły decyzję, że do końca tego roku odchodzą od importu rosyjskiej ropy. Decyzje o stopniowym odejściu od rosyjskiego gazu także podejmują kolejne kraje europejskie. Odejście od rosyjskiego węgla, taka decyzja już zapadła. I te decyzje w moim przekonaniu są nieodwracalne. To potrwa być może jeszcze rok, ale to odcięcie ekonomiczne, może odcięcie to jest złe słowo, ale taka bardzo mocna ekonomiczny dystans i izolacja od strony rosyjskiej, to są decyzje nieodwracalne, co nie znaczy, że nie będzie w ogóle żadnych kontaktów. I tu trzeba też zwrócić uwagę, że Polska, o ile rzeczywiście dzięki działaniom wszystkich rządów teraz jest takie przepychanie między Platformą i PiS-em, kto zadziałał lepiej w sprawie gazu, ale tu jest jednak pewna kontynuacja, jest w takiej pozycji, że możemy poradzić sobie z sytuacją, że Rosja odcięła nam dostawy gazu. Są już alternatywne drogi dostaw gazu do Polski i to jest dobre. Natomiast jeśli chodzi o ropę, my jesteśmy jednym z głównych importerów Rosji, ropy rosyjskiej cały czas. To jest ponad 50% naszej konsumpcji. Ogromne pieniądze z Polski idą cały czas do Rosji w walucie. W związku z tym też mamy ogromnie dużo, takie pozycjonowanie się Polski. Oni tam na zachodzie gdzieś nic nie robią, a my tu się już odcięliśmy. Nie jest prawdą. To odejście ekonomiczne jest też bardzo trudne dla polskiej gospodarki i dla polskiego rządu. I dzisiaj stoimy wcale nie w wiele innym miejscu w tym aspekcie niż Niemcy, którzy akurat od ropy się dużo szybciej uniezależniają, ale mają bardzo poważny problem z gazem, bo tutaj popełnili w przeszłości błędy. Natomiast ten rok wewnątrz Zachodu, tak, w miarę trwania wojny, on ma potencjał do tego, żeby się pogłębiać, dlatego że ta wojna budzi koszty, powoduje w społeczeństwach coraz większe jakieś niezadowolenie, frustracje, chęć do tego, żeby te ciężkie momenty przeszły, tak, i żeby wreszcie było normalne życie. I teraz, żeby nie dopuścić do tego rozdziału, trzeba proaktywnie działać. Na pewno nie należy się tym rozdziałem żywić politycznie, bo tak jak mówię, to jest takie krótkie pożywienie dzisiaj dobre, strategicznie fatalne. My jesteśmy silni wsparciem Ukrainy, będąc częścią NATO.
I tutaj wielką szansą dla Polski i naszego budowania sojuszów w ramach NATO i w ramach Unii jest wstąpienie, ten proces wstępowania, który no zakończy się wstąpieniem Finlandii i Szwecji do NATO. To są nasi sojusznicy. Tu powinniśmy budować taką oś północ-południe od Sztokholmu po Bukareszt, bo to są kraje zainteresowane i najbardziej narażone. Ale żeby tę oś budować, my musimy mieć absolutnie rozczyszczone sprawy praworządnościowe w Brukseli, bo to są kraje bardzo mocno kładące nacisk na demokratyczne wartości. Kraje skandynawskie, żeby z nimi współpracować, musimy mieć czystą kartę. No tak, a jak w tym kontekście pani ocenia to, co powiedział Mateusz Morawiecki, że Norwegia powinna się podzielić, bo mając nadwyżki w surowcach, to teraz żeruje po prostu na wojnie, zarabiając na niej? No to jest niepotrzebne, próba przerzucenia pewnych problemów wewnątrz Polski, częściowo spowodowanych wojną, częściowo spowodowanych niedociągnięciami rządu, na aktorów zewnętrznych. To są naturalne chwyty polityczne, stosowane zresztą nie tylko w Polsce, żeby znaleźć winnego na zewnątrz i powiedzieć, my tu jesteśmy świetni, ceny wysokie, ropy, to, że zaczyna nam brakować gazu, to jest wina Norwegów, bo oni mają, nie dają. No ale można też powiedzieć, że Polska, mówiąc, nie przedłużając kontraktu z Rosją, powinna była zabezpieczyć dostawy gazu i zabezpieczyć stosowne kontrakty. A poza tym negocjowanie z Norwegami, które absolutnie powinno się odbywać, bo my ich surowców potrzebujemy, nie powinno się odbywać w taki siłowy sposób poprzez zrzucanie, rozgrywanie ich wewnętrznie w Polsce, bo oni nie muszą ulegać tym naszym wewnątrzpolskim szantażom. Dlatego moja bardzo mocny postulat jest taki, nie żerować na tym konfliktach ewentualnych wewnątrz Unii, bo to nam nie służy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Był ambasador Polski w Moskwie, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.